Wygląda na to, że tym razem się uda. Mam nadzieję. Poniedziałkowy kopniak w dobrym stylu, 30 raz. Niestety o godzinie 10 rano były kłopoty, były problemy ze strony najprawdopodobniej Facebooka. Uważam, że temat jest tak ciekawy i tak ważny, że postanowiłam, że mimo że Facebook nie chciał mnie za bardzo chyba dzisiaj, to że nie poddam się i zrobię to spotkanie o innej godzinie. Witajcie kochane, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj będzie, tutaj zazwyczaj na StreamYardzie jest naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o wizję, jeżeli chodzi o głos. Coś z Facebookiem ostatnio nie możemy się dogadać pod względem live'ów, także no, mówi się trudno, ale wiecie kochane, nie poddaję się, nigdy się nie poddam i wracam, bo uważam, że temat jest cudowny. Ja nazywam się Justyna Krawczyk, jeżeli pierwszy raz tutaj ktoś mnie odwiedza. Jestem właścicielką i założycielką firmy Jak być szczęśliwą kobietą. Jestem licencjonowaną style coach, czyli zajmuję się przemianą, metamorfozą kobiet, ale nie tylko taką wizerunkową od zewnątrz, ale również od wewnątrz, bo każda z nas chce wyglądać, nie tylko wyglądać pięknie, ale i czuć się pięknie. Asiu, super, że jesteś, cieszę się kochana. Teraz mam nadzieję, że po prostu nic nie będzie zacinało, nic nie będzie cięło, nic nie będzie przerywało, bo temat przynajmniej dla mnie, kochany, jest szalenie istotny. Jak to tam u was jest? Czy nigdy się nie poddajecie, macie te marzenia swoje i je realizujecie, czy jednak przy pierwszych turbulencjach, przy pierwszych wyzwaniach, które na pewno się pojawią i one się po prostu pojawiają w życiu, rezygnujecie i wycofujecie się z realizacji swoich celów i marzeń. Jestem bardzo ciekawa. Cześć kochana. Ja tutaj jak zwykle niestety, jeżeli jesteście tutaj z grupy zamkniętej Jak być szczęśliwą kobietą, to ja nie widzę niestety, kto tutaj jest, ale domyślam się, że na przykład zgaduję jako Facebook user, na przykład jest tutaj Dominika. Zaraz sobie wejdę tutaj, kochana, i zobaczę. I jestem. Netem. O, jestem. Połączone. No, pojawiam się i znikam. Ale wracam, kochane, jak nie tak, to inaczej. Jak nie oknem, to drzwiami, jak nie drzwiami, to już nie wiem czym. Dobrze, kochane, ja przychodzę dzisiaj z tematem, dlaczego nigdy nie powinnaś się poddać. Wróciłam z Chorwacji, wróciliśmy wczoraj wieczorem z przecudnego miejsca. Kasiu, jeszcze raz ci dziękuję, że wspomniałaś o nim po prostu, bo to był absolutny raj na ziemi. Półwysep maleńki, bo biegałyśmy razem z moją przyjaciółką wokół i po prostu to jedno koło to było 3 km, więc naprawdę to było bardzo maleńka miejscowość i niewielki półwysep. Nazywa się Sewit. Jest po prostu absolutnym rajem na ziemi. Jest położony między Splitem a Trogirem. W Trogirze jestem totalnie zakochana. Więc po prostu cudowne, idealne wakacje. Wróciliśmy wczoraj, mieliśmy wracać w sobotę, czyli wyjeżdżać w piątek, ale w piątek po prostu już w czwartek stwierdziliśmy, że to jest niemożliwe, żeby się rozstać i że chcemy tam jeszcze chociaż jeden dzień dłużej zostać, więc przedłużyliśmy sobie ten pobyt o jeden dzień, ale wracaliśmy tym samym w sobotę i pewnych rzeczy nie przewidzieliśmy, chyba nie chcieliśmy po prostu brać ich pod uwagę, no chociażby tego, że po prostu będzie dużo więcej ludzi na drodze. A już na pewno nie spodziewaliśmy się korków, czy też kolejki prawie dwugodzinnej na granicy chorwackiej, bo wjeżdżając do Chorwacji po prostu wszędzie, po prostu puste granice, w ogóle bez problemu cała droga nam przebiegła. Więc mieliśmy taki plan, że na koniec tego dnia sobotniego, tej sobotniej wyprawy zatrzymamy się w takim cudownym miejscu, które nazywa się Mikulow, już po stronie czeskiej. Jak jechaliśmy w tamtą stronę, ja co prawda nie widziałam, bo spałam, ale mój mąż był zachwycony zamkiem, który było widać w oddali. Moja przyjaciółka również chciała go zobaczyć i zwiedzić w drodze powrotnej, więc mieliśmy po prostu absolutny plan na to, żeby do tego Mikulowa dojechać. Ale to było prawie 800 kilometrów, 2 godziny na granicy, ciągłe postoje, bo wiecie, z dziećmi jak to się jedzie, a to siku, a to jeść, a to pić, a to jeszcze coś innego.
Więc mieliśmy dojechać w granicach godziny 18, a zapowiadało się, że będziemy w granicach godziny 21-22. Ale jechaliśmy po prostu, witam was bardzo serdecznie, kochane. Ja już do rzeczy, bo się po prostu tak stresuję, że w końcu mnie ten Facebook znowu i z tego oprogramowania wyrzuci. Więc idę, kochane, do sedna, co chcę dzisiaj powiedzieć, bo mam to absolutnie w sercu, jak u mnie w sercu, to po prostu na języku, kochane, moje historie, moje doświadczenia, moje przemyślenia tutaj się po prostu pojawiają. I słuchajcie, zajrzałyśmy z moją przyjaciółką na stronę na Booking, bo oczywiście nie mieliśmy żadnej rezerwacji, ale uznaliśmy, że tej rezerwacji nie będziemy robić i że na pewno będą pustki, no bo mamy przecież epidemię i w Chorwacji to po prostu naprawdę przez pierwszy tydzień to praktycznie w ogóle nikogo nie było. W tym drugim tygodniu, szczególnie w Splicie, w większych miastach już zaczęły pojawiać się większe ilości osób, a wręcz w Splicie to tłumy turystów, ale jakoś tak uznałyśmy, że w tym Mikulowie to na pewno po prostu nikogo nie będzie. No ale jak już tam godzina była naprawdę późna, to stwierdziłyśmy, że zaczniemy czegoś szukać, tak po prostu i tak będziemy, nie będziemy pewnie rezerwować, tylko zobaczymy na miejscu, jak to wygląda. Ja mam, słuchajcie, bardzo takie złe wspomnienia i złe doświadczenia w rezerwowaniu miejsc, w kupowaniu miejsc, szczególnie z jednym z biur turystycznych, które nauczyło nas nowego stylu życia i stylu podróżowania, czyli nie bukujemy po prostu nic, tylko jedziemy i patrzymy, co jest na miejscu. Tak samo zrobiliśmy z Chorwacją, nie mieliśmy zabukowane nic, tylko chcieliśmy poszukać na miejscu i tak samo zrobiliśmy z Mikulowem. Ale w międzyczasie, ponieważ robiło się późno, zaczęłyśmy trochę przeszukiwać internet, okazało się, że to jest przepiękne, naprawdę przepięknie położone, małe miasteczko, mała no taka mieścina i tych miejsc noclegowych jest trochę, ale nie za dużo. No więc zaczęłyśmy je oglądać, wybrałyśmy kilka pensjonatów, które wyglądały naprawdę po prostu przeuroczo, kolorowo, pięknie położone. Ja do jednego wysłałam maila, do innych zadzwoniłam, ale nikt nie odbierał i nikt nie odpowiadał na te maile, więc ja uznałam po prostu, że tam chyba nikogo nie ma, wszystko jest pozamykane i po prostu, no nie wiem, no miejmy nadzieję, że po prostu jakiś jeden przynajmniej hotel, który jest pusty, będzie czekał przynajmniej na nas. No i słuchajcie, przyjeżdżamy, jest godzina, no tam chyba za 10 po prostu, 10. Przyjeżdżamy, pędzimy po prostu pod ten pensjonat, który sobie tam właśnie mi nie odpowiedział ani na maila, ani na pytanie. Na telefon, pędzimy, pensjonat wygląda przepięknie po prostu z zewnątrz, jest przepięknie położony, jest duży, rozłożysty, kolorowy, jest po prostu, no miejsce po prostu jest przeurocze i okazuje się, że wchodzimy do niego, w ogóle przechodzimy przez tą maleńką staróweczkę, przez to maleńkie, przeurocze miasto, które tętni życiem, w którym jest mnóstwo ludzi, po prostu my jechaliśmy od godziny 8 do godziny 22, totalnie wykończeni, ale budzi się taka chęć, chodźmy do miasta, chodźmy na kolację, chodźmy, zwiedźmy, po prostu jak to jest pięknie, jak to jest cudownie. Ludzie się uśmiechają, witają, są przeserdeczni, no po prostu bajka. No i wchodzimy do tego pensjonatu, no i mówimy, że poszukujemy tam dwóch pokoi, jednego większego, bo to jest rodzina z dwójką dzieci, jednego mniejszego, bo jest druga rodzina z jednym dzieckiem, a pani mówi, że wszystko jest full. Ja do niej podchodzę, bo czeski jest taki w ogóle cudny i słodki. Moja przyjaciółka z nim rozmawiała, byłam przekonana po prostu, że źle zrozumieliśmy, więc zaczyna mówić po angielsku. Czy na pewno tam wszystko jest full, czy wszystko jest zabukowane? Ona mówi tak, po prostu. I nie ma ani jednego pokoju, więc po prostu stanęliśmy jak zamurowani. No ale pytamy po prostu, gdzie te pokoje mogą być. Więc dostaliśmy namiary, lecimy do innego miejsca, okazuje się, że nie ma pokoi. Nie ma. Ale po prostu co widzę, oczywiście czym bardziej dla mnie w ogóle jest, po prostu jestem zauroczona, mijamy winnice, piękne sklepiki, tutaj z winem, tutaj z jakimiś pięknymi czekoladami, kolorowe kamienice, tu fontanny, to ten zamek na wzgórzu, no po prostu znalazłam się w bajce, naprawdę w bajce, więc ja chciałam tam zostać. No więc bardzo, bardzo tak jakby no, upierałyśmy się przy swoim, że chcemy tam zostać. Moja przyjaciółka, która mnie po prostu tak zaskoczyła, ja myślałam, że ja mam coś takiego, ja chcę i będę szukać tych rozwiązań, ale patrzy nagle, a moja ona biegnie po prostu, podbiega do jakichś ludzi, zaczepia ich i pyta się, gdzie możemy się zatrzymać na noc, a oni zaczynają mówić, że tych miejsc po prostu nie ma, ponieważ jest jakiś festiwal, nie dość, że to jest tak piękne, historyczne i po prostu obłędnie bajkowe, bajeczne wręcz miejsce, że po prostu, właśnie, że jest jakiś festiwal i że tak naprawdę po prostu tych miejsc absolutnie nie ma, wszystko jest porezerwowane i oni też opowiadają, że 10 dni przed wyjazdem na ten festiwal
też próbowali coś zarezerwować i po prostu tych miejsc nie było i tam w ostatniej chwili coś się zwolniło i po prostu cudem to miejsce mieli. No ale wiecie, po prostu nigdy się nie poddam, nigdy się nie poddam. No więc trafiamy do jakiegoś hotelu, oni nam polecili. Hotel, który składa się z jakichś trzech hoteli, pensjonatów, jeden trzygwiazdkowy, drugi czterogwiazdkowy, no po prostu dla nas to jest wszystko jedno, żebyśmy tylko mogli zostać. No i wchodzimy, jest pusto na recepcji, no więc tam dzwonimy, przychodzi w końcu pani, pytamy się, czy o pokoje. I pani szuka, sprawdza i mówi, że jest jeden maleńki z dwoma łóżkami i to wszystko. Zaraz dodaję, co prawda, że jest jeszcze jeden, ale że jest niepotwierdzony, znaczy niepotwierdzony, w sensie, że nie ma jeszcze ludzi, ale mają przyjechać tam do 24, więc tam próbujemy na niej wymusić, żeby gdzieś dzwoniła, żeby się dowiedziała, czy ci ludzie przyjadą, ale no, uznaliśmy, że pewnie mają rezerwację, pewnie mają przedpłatę, uprzedzili, że przyjadą przed 24, czy koło 24, więc no, nie ciśniemy, no więc mamy ten jeden pokój. No i zaczyna się oczywiście dyskusja, tak, moja cudna Ola, no to wy zostańcie, my sobie poradzimy, ja po prostu w głowie, jakie my sobie poradzimy, jak zostajemy, to po prostu wszyscy razem, jak wracamy, to wszyscy razem, jak zostajemy w tym jednym miejscu, czy w dwóch hotelach, czy w jednym hotelu, nieważne, ale po prostu jesteśmy razem. Jesteśmy razem na wakacjach, jesteśmy razem w przyjaźni, jesteśmy po prostu w tej sytuacji razem i nie wyobrażam sobie, żebym ja po prostu została w wygodnym łóżku, a oni, żeby nie wiem, po prostu, nie wiem, co mieli ze sobą robić i zastanawiać się z dwójką dzieci o godzinie 23 już, jak przetrwać tę noc, a kierowcy zarówno jeden i drugi po prostu mają za sobą naprawdę kilkunastogodzinną podróż w nogach, więc to w ogóle nie wchodziło w grę. No więc po prostu dzieje się sytuacja niesamowita, bo wyciągamy wszyscy telefony i szukamy po prostu i wszystko w ogóle, tu dzwonimy, nikt nie odbiera, tu dzwonimy, ktoś odbiera i mówi, że tych pokoi nie ma. I pani na recepcji też się angażuje, mówi po prostu tak cudni ludzie, naprawdę po prostu tak wszyscy, dobry dzień, dobry wieczór, po prostu tak słodcy i tak cudowni, że ta kobieta, po prostu widać było, że była niesamowicie zmęczona, mówi, że ona też może podzwonić. Ona bierze ten telefon i dzwoni od hotelu do hotelu, od pensjonatu do pensjonatu, dzwoni, po prostu i wszędzie full. Więc obok stoi już mój mąż, który jest cudowny, ma zupełnie inną osobowość, potrzebuje takiego bezpieczeństwa, że jak nie ma, to jedziemy dalej, po prostu zostawiamy, odpuszczamy, po prostu pojedziemy sobie gdzieś tam. Gdzieś tam to miało być, nie pamiętam, Brno chyba, tak się nazywało to miasto, to było jakieś 80 kilometrów od tego miejsca, w którym byliśmy, więc wiadomo było dla mnie, że nie wrócimy już do tego Mikulowe, sobie zapisałam, bo mi się mylił i plączy mi się język, jak mówię, to cudne miasteczko, do Mikulowa. Więc ja po prostu patrzę i myślę sobie, Boże, po prostu odjedziemy stąd i nie wrócimy tutaj, a ja tak marzę o tym po prostu, żeby tutaj zostać, żeby rano wstać, po prostu iść na kawę, na pyszne śniadanie, żeby zwiedzić to cudne, urocze miasteczko, żeby kupić wino czeskie, żeby spróbować coś czeskiego, po prostu ja tak chcę bardzo, ale co więcej, tu stoi mój mąż, który mówi, no to już jedźmy, musimy coś znaleźć, tam na pewno będzie dużo, racjonalne bardzo, tak, jest godzina 23, jesteśmy z trójką dzieci, jesteśmy zmęczeni. A w mojej głowie co? Ja nigdy się nie poddam, ale co, to po prostu było cudowne i zabawne, bo z jednej strony stał mój mąż, a z drugiej strony stała moja przyjaciółka, która miała w oczach po prostu wypisane wszystko, co chciała. Więc po prostu to była dla mnie też taka zachęta, no to próbujmy. No i słuchajcie, i w końcu pani na recepcji mówi, że jest hotel, już nie pamiętam, jak on się nazywał, w którym są miejsca, ale że cena jest bardzo wysoka, bo tam było chyba, nie wiem, 160 czy 170 euro. Mówimy, że tyle nie chcemy zapłacić. No więc nie to, że zrezygnowanie, ale wychodzimy stamtąd, bo widzimy, że po prostu pani już spędziła z nami tyle czasu na tej recepcji, że ona jeszcze do jakiejś winiarni też chodziła, to się jakoś inaczej nazywało, no nieważne. W każdym razie po prostu no, dała tyle z siebie, byliśmy jej ogromnie wdzięczni, natomiast był już czas na to, żeby stamtąd wyjść, no i zastanowić się po prostu, co dalej. Więc wyjść na powietrze, pooddychać po prostu tym magicznym miastem i zastanowić się, co dalej. No i co robimy dalej? No, co robimy? Szukamy. No więc szukamy, ale co mamy szukać? No to mówię, no to pojedźmy może do tego hotelu, bo może ta pani coś nakręciła, może jej się coś pomyliło, może tak nie jest tak drogo, a może wiecie, po prostu mówią, nie? A ja ciągle, a może, nie chcę się poddać, nie chcę po prostu, bo ja tak mocno czuję, ja to jest tak cudowne miejsce, że ja chcę tam zostać, kochane. No i co robimy? Wsiadamy w samochody, te dzieci po prostu, ale wiecie, po prostu dzieci w ogóle luz, nie? 23, Maksymilian, synek mojej przyjaciółki, niemalże po prostu tańczy na starówce, Taszka też trzyma się naprawdę bardzo dobrze.
Wszyscy trzymamy się dobrze, więc w ogóle atmosfera jest niesamowita. No ale siadamy w te samochody i jeszcze mijamy jakieś pensjonaty po drodze, zatrzymujemy się. Otwiera pan po prostu, który jest w ogóle zdziwiony, co my o 23 tu robimy. Mówi po prostu, wszystko jest pełne. Wszystko jest absolutnie pełne. No dobra, no więc jedziemy dalej. Jedziemy do tego takiego tego drogiego hotelu, ale po drodze znowu mijamy coś. Może tu, może tu, może tu. Wszędzie było obdzwonione, po prostu nie ma nigdzie miejsc, tylko ewentualnie w tym drogim hotelu. No i zatrzymujemy się, widzimy już ten hotel, ale jest jeszcze jeden hotel, Zameczek się nazywa. No to dobra, z jednej strony zamknięty, z drugiej strony zamknięty, ale tutaj po prostu gdzieś jakieś światełko małe na recepcji, no to biegniemy po prostu i nagle okazuje się, że ktoś jest na recepcji i okazuje się co? Że jest jeden wolny pokój. Jeszcze tam do tego drugiego trafiłyśmy i te pokoje były rzeczywiście dwa wolne, ale po takich cenach, które były po prostu, no nie, one były za trzygwiazdkowy hotel, były po prostu za wysokie. Ale w tym Zameczku jest jeden pokój. Pani początkowo mówi, że tam są tylko trzy łóżka. Pytam się, czy możemy zobaczyć ten pokój. Pani mówi nie, a nagle patrzy na mnie i mówi, okej, dobra, to wam pokażę. Idzie z nami, już nie pamiętam, czy na pierwsze, czy drugie piętro. Otwieramy ten pokój, a tam wcale nie są trzy łóżka. Tam są cztery łóżka, idealnie dla mojej przyjaciółki rodziny. Cena okej, plus minus też jest okej. Więc po prostu mamy to. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy, próbuj. Nawet jak ci mówią, że nie ma, to idź i tam szukaj. I sprawdź, zapukaj, może jakieś drzwi się otworzą i nagle się okaże, że ktoś zapomniał. Ja wiem, że to brzmi szalono, ale po prostu, kochane, my tak często rezygnujemy, my tak szybko rezygnujemy, poddajemy się. A może tak, a może tak, a może spróbuj tak, a może spróbuj tak, zamiast myśleć od razu, że coś jest niemożliwe. I słuchajcie, co się okazuje, nasi przyjaciele zostają w Zameczku, w tym hotelu. My wracamy do naszego piano, chyba się nazywał. I idziemy z panią, która jest już totalnie zmęczona, bo jest godzina 24, jest totalnie wykończona, ale bierze ten klucz i idzie z nami, mówi, że to jednak nie w tym hotelu, w którym jesteśmy, tylko gdzieś obok. Idziemy, wchodzimy na samą górę, na piękne poddasze, po skrzypiących schodach, po prostu wnętrza są absolutnie fantastyczne. Wchodzimy i zamiast maleńkiego, ciupeńkiego pokoiku z dwoma łóżkami otwiera nam apartament. W pokoju jest jedno wielkie łóżko. Obok jest salonik z kanapą, ze stoliczkiem, z lampeczką. Piękna, wielka łazienka, po prostu niemalże z jacuzzi. Mówię, ale gdzie ten mały pokój w ogóle? Co to jest? Słuchajcie, to jest historia dla mnie po prostu niesamowita. Właśnie o tym, dlaczego nie warto rezygnować zbyt szybko, bo mamy marzenia. To jest taka mała, drobna historia, kochane. Może dla was będzie absolutnie zwyczajna, może dla kogoś inspirująca. Ale dla mnie to była taka historia o tym, jak my bardzo czegoś chcemy, jak my bardzo czujemy. Ja tam tak poczułam po prostu, jak my wysiadłyśmy w tych samochodów, jak my poszłyśmy, moja przyjaciółka przyjechała wcześniej i mówi, Boże, to miasto tętni życiem, to ja myślałam, że ona żartuje po prostu, że to jest niemożliwe, bo nic nie tętni życiem, tak? Chorwacja wcale nie tętniła życiem. Ja mówię, to jest niemożliwe, jest epidemia, jest w ogóle takie miasteczko maleńkie, w ogóle kto to wie, kto to widział. I jak ona mi zaczęła opowiadać, że to miasto, to ja mówię, dobra, żartuję, a my tam wchodzimy po prostu na ten ryneczek, a tu po prostu w jakichś bramach, stoliczki, kwiaty, kelnerzy, światła, muzyka, wszyscy uśmiechnięci, siedzą na zewnątrz, delektują się po prostu życiem. No to był taki obraz i wiecie, kochane, i ja po prostu, to można odnieść do tego, czego my chcemy, tak? Bo ja wtedy to było takie banalne, takie proste, takie niby nic. Ja tak bardzo chciałam tam zostać, ale Jezu, i znowu mam dreszcze, ale jak my bardzo często chcemy, kochane, tak, lepszego życia, chcemy lepiej czuć się same ze sobą, chcemy zmienić swój wizerunek, chcemy zmienić pracę, chcemy zmienić partnera, chcemy zmienić jedno, drugie, trzecie, czwarte i tak jak ja chciałam po prostu, kochane, zostać w tym miejscu i my to czujemy, że my chcemy. Jak my szybko zrobimy jedną próbę, zrobimy drugą próbę, jak my szybko rezygnujemy, bo myślimy sobie, aha, to jest niemożliwe. Los mi podpowiada, że po prostu wycofaj się, bo to nie jest możliwe. A ja czasem sobie myślę, że ten los to chyba mnie po prostu tak testuje i sprawdza, na ile chcesz, zadzwonisz do jeszcze innego hotelu, do drugiego, do piątego, do szóstego, wejdziesz, zapytasz się, czy się poddasz. Tak? A naprawdę warunki były takie, że byliśmy po całym dniu po prostu wykończeni. Nasi mężowie, kierowcy po prostu naprawdę totalnie zmasakrowani. Bo jeszcze te kolejki, ten upał, a to deszcz, a to ciągłe zatrzymywanie i nagle jest godzina 23, no to co, no to trzeba zrezygnować, tak? Ale nie. Więc jak my czegoś chcemy, kochane, po prostu jak my czegoś chcemy, to moim zdaniem, czy do takiego małego marzenia, żeby zostać w miasteczku, do którego rano zejdę, otworzę okna w hotelu i po prostu zobaczę, jak jest pięknie, pójdę napić się kawy, tak? To jest mała rzecz, to jest małe marzenie.
To jest małe marzenie, kochane. Ale od małych marzeń wszystko się zaczyna. Boże, mam cały czas dreszczy. Po prostu wiedziałam, że przyjdę z tymi samymi emocjami, bo to jest tak historia dla mnie ważna, co o godzinie 10, gdzie mnie Facebook pociął, ale ja się poskładałam. I przyszłam, kochane, żeby wam o tym powiedzieć. Powiedzcie, czy to czujecie. Widzę, Aniu, kochana, twoje komentarze. Pięknie to opowiedziałaś. Czuć to ogromne pragnienie. Tak, to jest to. I my to pragnienie bardzo często czujemy. Ale później przychodzą, tak? Komentarze innych, ludzi, którzy nam mówią, nie uda ci się, nie rób tego, po co to robisz, nie, to już jest niebezpieczne, jest za późno, zrezygnuj, daj spokój. I wiecie, po prostu i te schematy, które mamy w głowach, niezależnie od tego, czy po prostu chcecie zostać w miasteczku, do którego przyjechałyście, ale nie możecie znaleźć hotelu, czy chcecie zmienić pracę, czy chcecie robić coś pięknego, czy chcecie zacząć malować, czy chcecie zacząć projektować ubrania, czy chcecie cudownego partnera, czy chcecie domu, nie wiem, w Grecji, czy w Hiszpanii. Po prostu to są te same, kochane, procesy. To są te same procesy, niezależnie od tego, czy my chcemy coś maleńkiego, bo to jest drobna rzecz, to nie, nic takiego, to nie jest nic takiego. To jest nic takiego, naprawdę. To było miasteczko, które można było odpuścić, po prostu przyjechać, nie wiem, za rok, za pół roku. Ale to pragnienie jest takie samo, niezależnie od tego, czy ja po prostu pragnę zostać w tym miejscu, bo jest tak pięknie. Czy ja pragnę zmienić swoje życie, czy ja pragnę zmienić swoją pracę, czy ja pragnę uwierzyć w siebie, czy ja pragnę pokochać siebie, czy ja pragnę odkryć swój styl. To są pragnienia z głębi serca i one czują, wy czujecie, kochane, za każdym razem to samo. Niezależnie, który... Które to marzenie jest? Kochane, no po prostu dla mnie, wiecie, i ta nagroda rano po prostu jest, aż się rozmazałam, widzę, ale to nic, wybaczcie mi. Ta nagroda rano, kiedy po prostu my nastawialiśmy budziki, nie było, żeby wyspać się, nie, wstać i zobaczyć to miasteczko, po prostu przecudne. Otworzyć te okiennice, tam były takie piękne poddasze okiennice, otworzyć po prostu z widokiem na ten zamek, z widokiem na to miasteczko i z widokiem na kawiarnię, które po prostu z daleka było widać, że mają mleko roślinne dla mnie, po prostu to... Ja się znalazłam naprawdę po prostu w innym świecie, tak jak Chorwacja, wiecie, tam znaleźć, tam już w Lidlu można kupić na przykład mleko roślinne, ale w kawiarniach, w restauracjach tego nie ma, tam jeszcze zatrzymał się czas, a te Czechy po prostu i to miasteczko to było tak mega po prostu glamour europejskie z klimatem, z po prostu z jakąś taką historią, z jakąś taką energią, że to było coś niesamowitego, więc my po prostu rano... budziki, prysznice, walizki do samochodu i po prostu w miasto. I naprawdę, tak jak otworzyliśmy te okiennice, tak poszliśmy sobie do tej kawiarenki, gdzie podawali pyszny hummus i cappuccino na mleku sojowym czy owsianym, już nie pamiętam. I to było tak piękne i poszliśmy i zwiedzać zamek i nasi przyjaciele się i wyspali. I pyszne śniadanie, bo okazało się, że jeszcze w tej cenie śniadanie było. I pochodziliśmy po winnicach i poszliśmy na lody i poszliśmy kupić wino i kupić pyszne, po prostu przepyszne, zdrowe czekolady. Kochane, dla mnie to jest po prostu magia. Ja wiem, że to może brzmieć po prostu totalnie banalnie. No, chciała sobie zostać w mieście i się uparła, że będzie szukać o hotelu. Ale to jest dla mnie magia. O tym po prostu, dlaczego nie wolno odpuszczać, bo to są te emocje, to są te uczucia, których my szukamy, kochane. I wiecie, to ja to będzie banał, ja wiem, ale życie mamy tylko jedno, podobno, tak myślę, nie wiem, ale to jest nasze życie i mamy prawo, a wręcz obowiązek przeżyć je absolutnie po swojemu. I my to czujemy, kochane. Ja to czułam w tym mieście i w tym miasteczku tak mocno, że ja tam chcę zostać i my tak bardzo wiele razy, często, non-stop czujemy, że coś chcemy, ale nie mamy tej odwagi, żeby po to sięgnąć albo próbujemy raz, drugi i po za chwilę się wycofujemy czy rezygnujemy, bo dotarcie do tego celu, kochane, tak to jest z marzeniami, tak to jest z naszymi planami, z kreowaniem naszej rzeczywistości, po prostu czasami nie jest proste i to też nie było proste, bo wszyscy byli wykończeni już, tutaj słychać było, no jedźmy tutaj taką presję. I chodzenie i bieganie po prostu, powiedzmy, że to nie było największe wyzwanie na świecie, tak? Ale jeżeli na przykład chcemy, nie wiem, budować swoją firmę, marzymy o tym i pracujemy, nie wiem, w korporacji spożywczej, farmaceutycznej, innej, a chcemy zająć się projektowaniem wnętrz, czy projektowaniem ubrań, czy zostać osobistą stylistką, tak jak ja kiedyś, kochane, to po prostu to się wydaje i to nawet się nie wydaje, kochane, ja to będę zawsze mówić, to nie jest proste, tak? Bo my nagle po prostu... zmieniamy swoje życie bardzo często, o 180 stopni i te turbulencje i te wyzwania będą, ja wam powiem, kochane, z doświadczenia, u mnie po prostu tego było strasznie dużo i życie mnie tak testowało i los, nie wiem kto, mnie tak testował, ja ciągle dostawałam pytania, na pewno chcesz, i ja nieraz myślałam, że się po prostu nie podniosę, dostawałam z każdej strony nie, a ja ciągle w sobie po prostu tak, mimo że czasem głowa podpowiadała, mówiła, kurczę, to może mi po prostu ten świat, ten wszechświat, ten los, nie wiem kto, podpowiada, że to jednak nie jest moje miejsce, ale ja w środku, ja w sercu czułam, że ja chcę prowadzić firmę, jak być szczęśliwą kobietą.
Początkowo chcę być stylistką, później zostałam style coachem. Chcę przeprowadzać kobiety przez zmiany, dodawać im skrzydeł. Chcę robić piękne rzeczy, które po prostu zostaną po mnie. Nie przepracuję, nie odbędę swojego życia gdzieś w korporacji. Akurat ja, kochane, nie twierdzę, że to nie jest dla nikogo. Dla mnie to nie jest. Bo chcę robić piękne rzeczy, które są wartościowe, które mnie niosą, które po prostu powodują, że ja się unoszę i też zmieniam ten swój świat na lepsze, ale też bardzo często innych, bo to jest to, kochane, co do mnie piszecie. Że zwykły przegląd szafy czy wspólne zakupy, że dostałyście takiej energii, takiego pozytywnego uniesienia, bo wizerunek wasz się zmienił. To samo jest na kursach online, kochane, to jest na kursach stylistycznych, to jest wszystko w moich książkach, kochane. Po prostu ja żyję swoją pracą, dlatego że moja praca jest życiem, moim życiem, jest mną, po prostu tego się nie rozdziela, ja tego nie rozdziela. Dla mnie work-life balance, wyjść o 16 i zapomnij o swojej pracy, odetnij się, to jest nieporozumienie, ja nie chcę się odcinać, po prostu ja tym żyję, ja to kocham. Ale to nie jest proste, szczególnie jeżeli zaczynam od zera. U mnie to nie było proste, kochane, ja zaczynałam 8 lat temu i miałam ciągle po prostu w głowie, padłaś, powstań, popraw koronę i idź dalej. I to po prostu, to było tak męczące, bo ja na tej podłodze, kochane, leżałam po prostu wiele razy i było tak beznadziejnie i tak źle, ale w sercu, mimo że czasem trudno było to usłyszeć, dla mnie nawet było, cholera, nie wiem dlaczego ta droga jest taka trudna, ale to jest moja droga. I żeby być w tym miejscu, w którym jestem, z którego jestem zadowolona, mimo że wiem, kochane, że jestem cały czas w drodze i cały czas buduję, zajęło mi 8 lat naprawdę ciężkiej pracy. I hasło, nigdy się nie poddam. Nie z uporu maniaka takiego, że ja tu komuś pokażę. Nie, kochane, nigdy się nie poddam, dlatego że to jest moje życie. Odnalazłam swoją drogę i nie puszczę jej. Nie oddam jej tylko dlatego, że po raz 7255 raz jest mi trudno, bo los kłody pod nogi również rzuca. Nie tylko wszechświat sprzyja, o czym ostatnio mówiłam, ale również te kłody są, kochane. Nigdy się nie poddam, dlatego że to jest moje życie. Wiecie, też jest taka teoria, że bardzo często ludzie rezygnują, jak są po prostu o krok od sukcesu, o krok od spełnionego marzenia, że jest idą, jest tak ciężko, tak ciężko, tak ciężko, że stoją po prostu jak taki, wiecie, na górze, niemalże już są na górze, dzieli je krok po prostu od tego, żeby zdobyć ten szczyt i się wycofują, schodzą na dół i mówią nie. O krok, kochane. Dlaczego się nigdy nie poddam? Dlatego, że to jest moje życie. Dlatego, że to jest życie każdej z was, kochane. I ja wiem, że nie jest prosto. Nieraz nie jest prosto. Ale jedno wiem na pewno. Jest warto. Wiedziałam po prostu, kochane. Od 10 te emocje ze mną chodziły. To jest dla mnie bardzo ważny przekaz, kochane. Mam nadzieję, że dla was również inspirujący. Ja więcej, bo ja bym mogła tutaj mówić po prostu o takich historiach, o tym, co się wydarzyło na Bali, kochane. Po prostu... O tym, co się wydarzyło z moją firmą, o tym, co się wydarzyło nieraz w moim życiu, kiedy po prostu ja byłam o krok, ale czułam po prostu, że ja już mam tak dosyć, że może ja mam odpuścić. I nie odpuściłam, przycisnęłam, po prostu nie poddałam się i czekała później ogromna nagroda. O historii na Bali, kochane, co się wydarzyło, już mówię 27 minut, więc nie będę przedłużać, ale to jest jedna z tych historii, o której piszę w mojej nowej książce. To jest kolejna książka, kochane, mam ze sobą kilka e-booków, mam publikację pierwszej książki, jak być szczęśliwą kobietą 15 kroków. Można, naprawdę, kochane, można. I przede mną, kochane, w połowie września pojawi się już nowa książka, jak jedna mała zmiana może odmienić nasze życie. Być może to jest właśnie ta jedna mała zmiana, gdzie ja po raz siódmy usłyszę, nie poddaj się, a ja się nie poddam. I okaże się, że wydarzą się niesamowite cuda. Kochane, ja tutaj wam wrzucam od razu, bo jeżeli będziecie chciały dowiedzieć się, kiedy książka się pojawi już z przedsprzedaży, czyli w takiej opcji, już wracam, w takiej opcji, kochane, że ona będzie, wiecie, po prostu dla pierwszych osób w super cenie, to można tutaj się zapisać, kochane. Nie wiem, czy pójdzie mi tutaj Facebook znowu. A nie, poszło dobrze. Nie Facebook, tylko tym razem internet kręci. To można się zapisać, kochane, jak jedna mała zmiana może odmienić nasze życie, kochane, bo u mnie zaczęło się od jednej małej zmiany i po prostu i tak, absolutnie z całego serca i w pełnym przekonaniu chcę powiedzieć, że od jednej małej zmiany wszystko się zaczęło. Zmieniło się moje życie, kochane. Ja już, słuchajcie, jestem mokra z emocji. Wiecie, jak to u mnie jest po prostu. I tak próbuję panować nad sobą. Jeszcze jedno ogłoszenie parafialne, kochane. Nie parafialne, ale tak się mówi. Już w najbliższą niedzielę. Patrzcie. Wait a moment and try again. No dobrze, okej, okay, no okej, okay, dobrze. Nie wiem, czy poszło, zobaczymy.
I kochane, w najbliższą niedzielę rusza stylowy kurs online, czyli odkrywanie swojego stylu, ale nie tylko stylu, kochane, takiego, że my tam będziemy diagnozować sylwetki, dobierać kolory, piękne sukienki, stylizować i odkrywać swój styl, ale będziemy również szukać swojej mocy, kochane, i wiary w to, że każda z nas jest wyjątkowa i każda z nas zasługuje absolutnie na życie najlepsze, o jakim marzy, kochane, każda z nas. Jeżeli którakolwiek z Was jeszcze chciałaby się zapisać na ten kurs, to jest jeszcze kilka wolnych miejsc, to będzie edycja wakacyjna, taka bardzo, jak to powiedzieć, brakuje już mi słów, tak się po prostu wiecie. Będzie mała grupa, bo to będzie wakacyjna grupa, my dbamy o to, żeby te grupy nie były zbyt duże, żeby właśnie każdą z Was, kochane, się zająć, żeby każda zdiagnozowała swoją sylwetkę, swój typ kolorystyczny, swój styl. Mamy tam cudowne warsztaty planowania mapy stylu. Kurs jest naprawdę absolutnie cudowny i wierzę i wiem po pierwszej edycji już, że bardzo często ta jedna mała zmiana zaczęła się u niejednej z kursantek właśnie od tego kursu, kiedy my odkrywamy styl, kiedy my coś zaczynamy wreszcie słuchać siebie, podążać ze sobą, a później okazuje się, odkrywamy coś innego, jeszcze więcej, otwierają się niesamowite możliwości. Jeżeli którakolwiek z Was, kochane, chciałaby zapisać się jeszcze na ten kurs, on rusza już teraz w niedzielę 2 sierpnia, to dajcie znać w komentarzu, to ja będę przesyłać linka. Kochane, już sobie, ojej, i przeczytam Wasze komentarze, uwielbiam je czytać. Poczekajcie, bo jejku, ile ich jest, cudownie, że piszecie. Popłakałam się, synko. Wiesz co, ja też z trudem po prostu, bo dla mnie to są tak emocjonalne i tak po prostu takie przeżycia, które we mnie cały czas są i wiem, że będą bardzo długo jeszcze. Dzień dobry. Jakimś dziwnym trafem wrzuciło mnie na poprzednią transmisję zamiast tej, ale już jestem tu, gdzie trzeba. Ojejku, to nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło dzisiaj, widzisz? Ale cieszę się, że dotarłaś, Aniu. Czuję to mocno. Jest to mi bardzo bliskie. Moje marzenie, wypić kawę na balkonie z widokiem na morze i góry w Chorwacji od tamtego roku. A od tego roku i Grecja. Cudowne marzenie, cudowne i trzeba do niego dążyć. Byłam tam w drodze na Bratysławę, piękne miejsce, też ciężko było nam się rozstać, prawda, Jolu? No po prostu my nie mogliśmy wyjechać tam chyba o 12, dopiero wyjechaliśmy, bo jeszcze tu zajrzyjmy. Czekam za dowodem dla syna i lecimy, cudownie. W ubiegłym roku, jadąc do Chorwacji pod Wiednie, mieliśmy wypadek. Wszystko wskazywało na to, że to koniec wakacji na początku. Nie poddaliśmy się, wróciliśmy do Polski po wielu perturbacjach. Wypożyczyliśmy samochód i wróciliśmy. Boże, dreszcze, po prostu dreszcze, cudowne. Aniu, kochana, co piszesz jeszcze? Oj, gdzieś mi tutaj przypadło. O, jesteś. Bardzo się wzruszyłam. Dziś drugi dzień mam trochę słabszy, ale twoja opowieść przypomniała mi moje marzenie, które na 2 dni odłożyłam. Już do niego wracam. Cudownie, Aniu. Cudownego powrotu życzę. Tak. I te momenty, Aniu, są. I u mnie też są. Naprawdę są. Ale wracam, bo znam swoje dlaczego. Znam swoje dlaczego. Kochany właściciel apartamentu pozwoli nam zostać dłużej na jego koszt. Cudowne. Jeszcze nie wiem jak, nie wiem gdzie i nie wiem kiedy, ale otwieram się. To słowo Eweliny Stępnickiej, to działa absolutnie. Nie wiem jak, nie wiem, ale nie zamykam. Nie, to jest niemożliwe. Nie, nie zamykam tego. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, ale otwieram się po prostu, kochane, i to po prostu jest magia. Oczywiście później idę i tam, wiecie, dreptam po tych wszystkich hotelach i szukam, ale otwieram się. To jest bardzo ważne. Dziś sporo tu o mnie. Kochane, było mi cudownie z Wami. Cieszę się, że wróciłam, bo ja po prostu musiałam tą energią, kochane, i tą historią się podzielić. Więcej naprawdę będzie bardzo dużo tych cudownych historii, dowodów na to, że to wszystko jest możliwe. W mojej książce, która pojawi się już w połowie września, jak jedna mała zmiana może odmienić Twoje życie. I jestem na to dowodem, jestem zwykłą dziewczyną, jedną z Was. Dziewczyną, kobietą. I jeżeli ja mogłam, to Wy też możecie. Kochane, uciekam. Czy o wszystkim powiedziałam? Wszystkim powiedziałam. Jeżeli uważacie, że to było wartościowe i chcecie to udostępnić u siebie na tablicy albo podać dalej, przesłać przynajmniej 3 osobom, to będę ogromnie wdzięczna. Być może są tam jeszcze jakieś kobiety, duszyczki, które potrzebują tej motywacji. A jak ja ją tylko mam tą energię, to po prostu przychodzę się, kochane, z Wami dzielić. Widzimy się za tydzień w poniedziałek. Mam nadzieję, że o 10 rano
Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za waszą obecność. Dziękuję Aniu, dziękuję Kasiu, dziękuję kochany Dominiko za wszystkie wasze komentarze. Dziękuję Anetko. Cześć kochana, słucham z samochodu, widzisz dzisiaj po prostu o nietypowej porze, ale stawiam się, nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale otwieram się i po prostu nigdy przenigdy się nie poddam. Nie, bo to jest moje życie, kochane, i to jest wasze życie. I robimy z niego po prostu cuda. Ściskam was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście i widzimy się w poniedziałek za tydzień o godzinie 10. Cudownego wieczoru mam życzę.